Zamówienie z Decathlonu. Generalnie to powiem wam tak. Robię to zamówienie tylko dlatego, żebyście zobaczyli, jak te zamówienia potrafią być dziwne. Przepraszam, piłeczki do ping-ponga gdzie znajdę? Czyciele kalkulacja, dział podpisany badminton. Aha, dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. I zapłaciłem za to ze swoich pieniędzy 7,49. I teraz jak to działa? Ja muszę zrobić zdjęcie tego paragonu. Wpisujemy kwotę. Paragon chowamy do dupy. Klient zapłacił kaucję z karty. I potem różnica kaucji, którą wpłacił, zostanie mu wypłacona do ceny produktu plus ceny dostawy. Jedziemy z piłeczkami do ping-ponga. Dobry. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, chciałbyś wyjaśnić do kamery, jak wyglądało zamówienie ze strony klienta? Nie wiem, tam wiem, że kasa jest chyba blokowana, jakby zamówienie po prostu było większe. Pamiętasz, ile ci zablokowali na karcie? 50. Teraz ci po prostu zwrócą różnicę od kwoty no 25,98, nie? Bo jeszcze dostało do tego. A, no to spoko. A piłeczki 7,49. Chcesz szota? nie mogę, bo ja prowadzę. Dzięki wielkie. Super, dzięki również. No, miłej imprezy, cześć. Zabije się.